Możemy się wspiąć. No, za wysoko. Nie podsadzę cię. Więc się rozejrzyjmy. Orzeźwiające. Przodem. O, jak miło. Mam robić zaprzynętę? Nie, właśnie próbowałem być szarmancki. Nie pogrążaj się. No to już raczej za późno, ale dzięki za radę. Dzięki. Jesteś cała? Tak. Nic mi nie jest. A co z tobą? O, znowu jestem mokry, zmęczony, poobijany. I głodny. Przegryzł mnie coś. Poza tym nie narzekam. No dalej. Teraz się ruszać. Chodź, spróbujmy przedostać się przed... Tak, oby nie było jeszcze za późno. Ciekawa instalacja. Pora znowu się zamoczyć. Wow, wow! Prąd jest zdradliwy. Dzięki. Okej. Na za co? Dzięki. Umiesz wykorzystać swój ciężar. A to znak. I słusznie.
jestem na górze. Pomogę ci wejść. Powinno się udać. Dobra, odsuń się! No i proszę! Hej, świetnie. Zabierzmy to stąd. Dobra. Okej. Rany boskie. Dotarliśmy na imprezę. Ale chyba trochę za późno. Hej, Nate. Popatrz tu. Kolejny symbol. O mój Boże. Co? To oni. Elena, to piraci, którzy założyli Libertalię. Co się tutaj stało? Żaden ze mnie kryminolog, ale to chyba... trucizna. Najwyraźniej. No to co to było? Jakaś samobójcza sekta bogatych piratów? Czy jak? Nie wydaje mi się. To nie w ich stylu. W imieniu Lorda Averiego zapraszam was jutro o zmierzchu do mego domu. Najwyższa pora, by porzucić czcze animozje i zjednać się pod sztandarem Boga i wolności. Podpisano, Thomas Tew. Kogo obstawiasz? Thomasa Tew czy Averiego? Wydaje się, że gospodarze nie posprzątali po imprezie. No, raczej nie popisali się grzecznością. Okej, czyli... ci panowie wzniecili powszechną rebelię i zgarnęli skarb dla siebie. Załatwili kolonistów, ale potem zajęli się sobą. Obstawiam, że była tu niezła jatka. Więc Avery i Tew zaprosili ich tutaj, żeby... jak to było? Porzucić czcze animozje. Porzucić czcze animozje. Avery uroczyście wznosi toast. Za Boga i wolność! Ahoj, i takie tam. Wszyscy biorą łynia. Oprócz nich. I w jednej chwili wszystkie skarby Libertalii stają się własnością tej dwójki. Pomyśl. Najwięksi piraci w dziejach świata. I wszyscy zginęli. W jednej chwili. Przy tym stole. To niesamowite. Tak mi przykro, ja... przepraszam. W porządku. Tak więc, skoro nasi gospodarze są nieobecni w domu Tew... to odwiedźmy Averiego. Tak. Chodźmy. Chodź tędy. Powoli. Tylko ostrożnie. Nic mi nie jest. Trzymam się. Spotkamy się na górze.
Hej! Cześć! Niniejszym rozpoczynamy obchód po domu Avery'ego. Słowo dnia? Ostentacja. Dlaczego nie zabił Q? Bo był jego prawą ręką? Tak, właśnie tak było. Wyobrażasz sobie, jak to jest pracować dla psychopaty? Jak w mojej pierwszej pracy. Masz na myśli swojego producenta? Nie, kierownika z Macho Nacho. Pracowałaś w Macho Nacho? Dorabiałam sobie w liceum. Nosiłaś sombrero? W każdym razie, mój szef był psychopatą. Był kierownikiem Macho Nacho. Nie przeginaj, dobra? Elena, zobacz. Ślady prowadzą do środka. Niech to zabarykadowane. Po co się odgrodzili? Nie mów, że... Co się znaleźli? Pomóż mi to otworzyć. Dobra. Cholera! Szala!
ci nie jest? Nie. Wpadliśmy prosto w ich sidła. Tak. Otwórzmy te drzwi. Sprawdźmy, co chcieli ukryć. Okej, spróbujmy. Gotowa? Słudzy? Na nasz piękny raj padł cień, wobec czego musimy bronić jego bogactw. Zdradliwy Tiu zna nasze tajemnice. Musimy działać szybko. Zniszczcie Tamę, oczyśćcie New Devon. Aha. Werp na statek przez tajne przejście. Tiu i Avery się poróżnili. Dziwisz się? No, już nie. Proszę. Dzięki. Poszukajmy tego przejścia. Nie widzę więcej śladów. Okej, a więc dokąd poszli? Rozejrzyjmy się. Zapalniczka sama. Upuścił ją? Tak, celowo. To, czego szukamy, jest gdzieś w pobliżu. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. Może to tajne przejście Avery'ego? Gdzie jest przełącznik? Nate? Tak? Masz coś? Chyba tak. Dobrze, że rozgryźli to za nas. Jak to zrobiłaś? Na miejscu Libertali znalazłam zakrwawiony odcisk palca i wcisnąłam. Czyli Avery chciał przenieść skarb na statek. Tak. Myślisz, że skarb jest jeszcze na wyspie? Myślę, że to już nie ma znaczenia. No i jesteśmy. Ostrożnie, Nate. Uważaj na głowę. Tak. Zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. Tak, ciekawe, gdzie to prowadzi. Cholera. Zaraz się przekonamy. To miejsce nie wygląda solidnie. Tak.